Maserati SQ4. Nie potrafię tego przeczytać poprawnie. Zobaczmy, co to za fura jest. Ono jest podobne do Gran Turismo, z tym, że ma 4 drzwi. No i jest z 14 roku. Ale ma wyższe staty niż Gran Turismo i napęd na 4 kółka. To chyba jakieś lepsze, czy nie? Tak. Święte przykazanie motoryzacji, każda BMW driftuje. Oh yeah. Dobra, zobacz, jaka ta fura jest. Taki mamusiowóz trochę, nie? Czy nie? O, coś tam pierdzi. Czy to będzie konkurencja dla jakiejś Panamery albo coś takiego? To jest ten segment? Czy nie? Głupio ten tył wygląda w tym aucie. Co o nim sądzicie? Nie chodzi mi o tutaj, bo ten tył z tej strony, jak się patrzy na dupę, to jest ładna, ale patrzcie z boku, tak jakby to tylne koło było za bardzo do tyłu posunięte, tak mam wrażenie. Jak myślicie? Mam takie dziwne odczucie co do tego. A może kwestia przyzwyczajenia, nie? Bo tam może z innymi samochodami miał do czynienia. Albo żeby na przykład wydłużyli trochę ten bagażnik. Jakby wydłużyli może trochę ten tył, ten bagażnik, to by auto było jakieś fajniejsze. Tutaj mamy jakieś inne Maserati chyba, tak? To jest Maserati? Tak, to jest też Maserati. To jakiś SUV. Bardzo ładnie wygląda. Dzięki, Dawider, że wziąłeś. Mamy jakieś porównanie. SUV czy crossover, jak myślicie? Co bardziej? Bardziej konkurencja dla BMW 5, moim zdaniem, tak? Czy pokażę Lambo jakieś? Tak, pojeździmy sobie. Tylko ja chcę zrobić tego pitoka tutaj. Zobaczymy, jakie ma opcje. Ogarniemy. Co tam w środku to ma? Co sądzicie o tym kokpicie? Dziwne to Maserati jest, nie? Tak szału nie robi. Ten komputerek jakiś taki... Zaraz zobaczymy sobie go dokładnie w Forza Vista, nie? Kierownica jest całkiem spoko, bardzo ładne zegary ma. Zdecydowanie na plus. Nie wiem, jaką rolę pełnią SUVy, ni to terenowe, ni nic. No, po prostu chodzi o to, że jak ktoś ma za małego pitoka albo za małą waginę, no to wtedy kupuje SUVa. Nie no, SUVy też mają swoje dobre strony. Tylko jeszcze nie odkryłem jakie. Ja jakoś tam nie przepadam za SUVami. Ale może ja jestem młody i głupi. Dobra, skręcamy na chatkę. Zobaczymy, jak to Maserati wygląda w Forza Vista. Myślicie, że będzie fajny samochód, czy nie? Czy tam w środku coś te... Spadłowa, co to za korek? Ja tu przyjechałem, szeryf. Proszę się przesunąć. Dziękuję. Gościu miał pewnie takie what the fuck. Oh yeah. Trzeba ten klakson wymienić, bo to naprawdę nie pasuje do tego auta. Dobra, Forza Vista. Maserati... Jakieś tam, nie chcę już przypominać sobie tej nazwy paskudnej. Taki mamy bagażnik z tyłu. Spokojnie jakieś zwłoki się zmieszczą razem z dywanem. A tam można zawsze upchać, nie? Ewentualnie worki. Nieważne. Tu mamy jakiegoś wielkiego orzecha pod maską. Ale bardzo mam smutną wiadomość. Jest to V6. Więc nie poszalejecie. Wchodzimy od strony laski.
Tu laski zawsze wsiadają, wiecie, nie? O tym, czy nie? I tak to wygląda. Tu mamy komputer. Jakieś łopatki do zmiany biegów. I tyle. Co na koksach robimy? Nie no, trzeba sprawdzić, czy 400 km na godzinę pójdzie, nie? Wątpię, za ciężka buda chyba. Dobrze. Silnik już wiemy, że jest do wymiany. Mamy tylko V6 pod maską, to bardzo źle. Możemy sobie zainstalować tutaj docisk jakiś tam. Taki całkowity standard. Okropnie to będzie wyglądać. Jakieś duperelki tutaj można powsadzać. My ładujemy tu V12 6-litrową. I tak. Opony wyścigowe. Myślę, że teraz będziemy mieli zdecydowanie więcej mocy niż w standardzie, więc trzeba te opony dobre tu włożyć. Zobacz, czy ma telewizorki z tyłu. Ty, chyba coś tam jest takiego kwadratowego. Zaraz to sprawdzimy. Dobra. Felgi minus 7 kg szukamy. Piękne. Mogą być te. Wszyscy mają wiedzieć na wsi, że to auto tuningowane, bo będziemy mieli nowe felgi. Dystanse. O, pięknie. To automat, a biegi zmieniasz jak na manualnej skrzyni. No tak! Normalnie zmieniasz jak na manualnej. Dobra, tu sobie zrobiliśmy. Tu mamy i zawieszenie. Na drift możemy zrobić, ale zobaczcie, obniżyć się go mocno jakoś nie da, nie? Niech zostanie tak. Czekaj, na pewno dobre zawieszenie, dobre. To jest Tiptronic. To jest Corbotronic. Dobra, wywalamy klatkę, bo chcemy mało wagi mieć. To już i tak dużo waży, więc. I cyk. I cyk. No i fajnie. Ile my tutaj mamy tego wszystkiego? O kurde! 1141 kW. I 1500 kg wagi. W standardzie mieliśmy 300 kW, więc gdzieś tak około 400 albo 500 koni mechanicznych? Coś koło tego, nie? 450 gdzieś koło tylu koni mechanicznych i 1870 kg wagi. To naprawdę bardzo fajnie to musi przyspieszać, nie? Dobra, ale teraz mamy trochę więcej mocy. Właściwie to zobaczymy, jak to będzie jeździć. Nie chcę tego samochodu mieć na wyścigi, więc ja go tam nie robiłem do konkretnej klasy. Sprawdźmy, co on tam robi. Teraz. Porobiony, widać, że nowe felgi to szybsze auto. Tutaj zrobimy sobie szybki tuning. 19 biegów pewnie ma. 8 biegów ma do przodu. My nie będziemy tego samochodu robić, żeby on tam cokolwiek skręcał, więc to jest, reszta ta statystyki jest w ogóle nieważna. Siema ludzku, pozdrowisz? Siemanko Szczepan, pozdrawiam. Więc tak, mamy 1551 koni mechanicznych. Znaczy ja specjalnie zrobiłem taki tunik, żeby sprawdzić. Stoi? Dobra. Dał sobie spokój. Nie grodzi już drogi, więc ciągniki mogą jeździć, nie? Goni mnie! Frank Sinatra! On myśli, a tu jakiś mamowóz jeździ. Nie? Myśli, że ze 2 tony ważę. A tu cyk, na prostej nie ma podejścia taka porszawka. No chodź! Patrz, jakiego slepera sobie zrobiłem. No goń, goń, goń! Dawaj, dawaj, Frank Sinatra, eh?
Blokadę drogową umiesz robić, a jeździć za ty umiesz? E? Zobacz, 409 km, 20, 20, 30. Gdzie jest ta Porsche'awka i ten Frank Sinatra? O, cholera. Ten Frank Sinatra, he? Dobra, pojechał, tak? Dobra, gonimy go. Zobaczymy, czy taki szybki jest. Patrz. Jakiego ja slepera sobie tu zrobiłem, he? O, fuck. Ups. Ludzka to nie dogoni. No nie, na zaklętach niestety ciężko jest, nie? Dobra, dobrze pojechałeś, bo tam na zakręcie wyrobiłeś. Patrzcie na to. O, proszę bardzo. Co to za samochód? To ten sam co ja. Ej, ale tak z daleka wygląda jak jakieś BMW M4. Nie? Tak się, tak od przodu trochę. W pewnym kątem. A, chcecie ścigać, tak? Taki do... Ty nie, on ma Alfa Romeo. Co to jest? To Alfa Romeo wygląda jak BMW. Ty co, on procedurę odpala? On z procedury startował, co za gość! Mama na zakupy jedzie, kurde! Tampony się skończyły, trzeba cisnąć. 400... O, fuck! Transit! Trudno! On też w niego uderzył. To jest jakiś randomowy gracz, nie wiem kto to jest. Ale fajnie, że lubi się bawić. Ups! It's been a long day without you, my friend. Ups! Ciśnie tam jeszcze. Dobra, zawracamy. To auto ma kopa. No bo wiesz, napęd na 4 kapcie, to trakcja jest bardzo dobra, nie? Nie no, dobrze przyspiesza, naprawdę. I po tym wsadzeniu tego silnika to już jest overkill. Jego można by było zrobić, żeby jeszcze tam jakoś skręcał, ale... Telewizorki. Nie ma! To jakaś okrojona wersja, wiesz? Ale my tu zainstalowaliśmy odciążenie, dlatego on tego nie ma, nie? Ale nie przejmuj się, tam i tak były plastikowe te telewizorki. Z jakiejś pleksy, szkło takie barwione. Takie gówno, a nie telewizorki. Nie no, ale szybkie to jest po tuningu. Powiem wam, że za szybkie nawet, nie? To można by zrobić do klasy tam... O! Co? Taki jesteś kozak? Dobra! To czekaj, ja też zmieniam furę. Weźmy sobie... Co ja tutaj mam? Chce się ścigać ze mną. Draga chce robić. To ja też wezmę takie adekwatne autko. O! Jedziemy, kurde! Volkswagen Polska Edition. Let's do this! Ja z dwójki ruszam, to taka moja procedura startu jest. Ale poszedł, kurde. Kurczę, on ma tego RTR-a zrobionego Mustanga, nie? To on ma z 2000 koni mechanicznych. To mi ciężko będzie tym Volkswagenem go dogonić. Ale spoko, ponoć SUVy to auta terenowe, więc...
Mogę trochę tutaj skrócić na przełaj. O, procedura startu, drugi bieg. Patrz. No teraz dobrze pocisnął. Ale na samym początku tą parszawą to nie dał rady, nie? Au, au, au. Bardzo ciężko się skręca tym turęgiem. Ty, mocny zawodnik z niego.